A ta muzyka to jest muzyka, która bardzo często się pojawiała w momencie, kiedy nie zebraliśmy wszystkich tarcz w więźnia z kabanu na peceta. Nie powiem, pasuje całkiem na ukończenie jakiegoś questu w gierce. Aczkolwiek trochę też jest śmieszna, bo ona bardziej by pasowała do jakiegoś ekranu z game overem. W mojej opinii. Dobra, kogo żeśmy teraz zebrali? Sprawdźmy nasze Folio Universitas. Znowu w Quidditchu mamy kogoś. Roderick Plumpton. A, znamy tę postać. Możemy sobie wcisnąć X, żeby zobaczyć jego zdjęcie. No, jak ktoś chce, to niech sobie zapauzuje, oczywiście, że tak. A my cofamy się i gramy dalej. Gramy. Kurde, gramy, moi drodzy. Teraz zobaczmy, czy aby na pewno te wszystkie fasolki tu pozbierałem. Bo jak już mówiłem, nie chcę wyjść na hipokrytę, który... Znaczy, nie chcę wyjść na kłamcę. Nie na hipokryta, a na kłamcę bardziej. No. Zebrałem. I teraz możemy zebrać kolejną tarczę, moi drodzy. Będziemy mieli 20 tarczę już. Znaczy 20 punktów będziemy mieli uzbieranych, bo druga to jest tarcza. Czyli za każdą tarczę mamy 10 punktów. Kolejna zagadka. Och, super! Kolejna zagadka. No dobra, spoko. I do czego to wszystko właściwie służy? O właśnie! A, uderzać cały czas. Spójrz na tą ścianę. Coś z nią jest nie tak. Tak. No dobra, mogę wejść oczywiście. Musimy się dostać. Ale Ron chyba też może, co nie? Czy koniecznie Harry musi wchodzić? Nie mogę się tam wspiąć. Myślę, że wyjście jest tam w górze. No dobra, no to będziemy już szli jako Harry. Tylko najpierw muszę się ustawić odpowiednio. No to dobra, zostanę tu na dole i będę uważał. Uważaj, żeby nie spaść. Czemu Harry wydaje z siebie odgłosy tak, jakby miał zaraz się spierdolić na dół? Co? Czemu? Kurde, halo! Czemu? Czemu takie rzeczy? Znaczy, to jest śmieszne w sumie, ale trochę niedorzeczne też. Wynośmy się stąd czym prędzej. To miejsce przyprawia mnie o dreszcze. I elegancko, jesteśmy po drugiej stronie. Nice one. To, co powinniśmy od razu zrobić, no nie? Dobra. A Ron, jak ty się dostaniesz tutaj? Tak, by the way, nie wiem, nie chciałbyś przejść tutaj może? O, i w ogóle z tych was też mogą fasolki wylecieć, więc warto ten, atakować je, no nie? A jakie wy macie ogólnie wspomnienia z Więźnia Azkabanu na PS2? Dajcie znać na dole, bo może graliście w Więźnia Azkabanu na PS2. A jak nie graliście, to powiedzcie, jak wam się podoba ta gra, bo może wam się nawet bardziej spodoba niż wersja na PC. Cóż, nie ma mowy, żebym się tamtędy przedostał z powrotem. Wiedząc, że każdy prawdziwy psotnik zawsze znajdzie pomoc pod ręką. Nie wiem, do czego się odnosi ten tekst, ale nieważne. Zobaczymy. Dobra, ustawmy się, żeby do skrzynki podejść. Co tu mamy? Psowi przysmak! O! Kurde, znowu księga. Trzecia walka pod rząd? No
i dupa. No i księga została pokonana. To było szybkie, naprawdę. Śmieszna nawet ta walka. Ale ten poziom tutorialowy też jest całkiem fajny, muszę przyznać. Tak całkowicie szczerze, fajnie, że zrobili coś takiego, że nie przechodzimy od razu do wyzwania, jak jesteśmy w Hogwarcie. Bo jak pamiętacie, jak żeśmy przylecieli dopiero co do Hogwartu, to nie mieliśmy żadnego eksplorowania, tylko od razu z bomby zaczęliśmy wyzwanie Carpa Retractum. A tutaj mamy sekcję taką tutorialową i za coś takiego bardzo szanuję. Nie będę tego ukrywał. Bez hasła cię nie przepuszczę! Hasło? Chciałem pogadać z tobą, ale ty chyba ze mną ewidentnie nie chcesz. Chyba mnie nie lubisz, kurcze pieczone. Karmienie Hedwigi smakołykami dla sów umożliwia ci przejęcie nad nią kontroli i wykonywanie zadań dla Harego. O! Będziemy Hedwigą grać? Hedwiga! Proszę bardzo. No ale fajnie, kurczę. Ej, propsuję za coś takiego. Za coś takiego mega propsuję. Muzyka, która leci w tle. Przysięgam uroczyście, że knuję coś niedobrego. No to już wiem z głównego menu, gdzie pojawił się ten tekst od narratora, no nie? Ale tak, była przez chwilę leciała muzyka tego, Draconi Force z więźnia Azkabanu, kiedy graliśmy właśnie Hermioną w wyzwania Lapi Force i Draconi Force, gdzie tym smoczkiem kontrolowaliśmy, więc no fajnie, że Hedwiga ma muzyczkę tego. Ukradkowość! Aha! Proszę przechodzić, młodzieńcze. Okej, może być. A i teraz na minimapie nie mamy dać się zobaczyć, okej. Zajebiście. Dobrze. Fajnie to ogarnąłem. Teraz tylko będziemy musieli się do tej tarczy tam dostać. A to już może nie być takie łatwe, jakby się wydawało. Ale nie, podoba mi się. Podoba mi się nawet ten gameplay skradankowy, jakkolwiek to brzmi. Ma to taki swój urok, muszę przyznać. Aha. I daliśmy się złapać. Zajebiście, kuźwa, zajebiście. Nie no, tego mi jeszcze brakowało. Ale nie no, dobra, tutaj ja zjebałem w sumie i to bardzo mocno zjebałem, muszę przyznać. Więc na spokojnie, ja nie mam problemu przyznać się do błędu. Popełniłem błąd i bardzo żałuję, że popełniłem ten błąd. Trochę kamerkę poprawię, żeby nie było. Pyk, pyk, pyk. Zajebiście, udało się.
Dobrze jest. Utrzymujemy się na razie. No powiem wam, że to co się tutaj wydarzyło to był hit, no nie? A co tam w środku jest? Może tam coś jest, kurczę? Co wypadałoby zerknąć? Skrzynka jest! No kurde, ja bym miał skrzynkę ominąć? Proszę was! Nawet jeżeli to jest fasolka, to aż fasolka i tu jest jeszcze druga skrzynka, warto też wspomnieć o tym. Przypominam, aż jedna fasolka. Tu nic nie ma, a to kurde powiem wam szczerze, ta... ta tutaj ścianka właśnie, ona strasznie śmierdziała mi na początku secretem jakimś, no nie? No bo to jest... to miejsce aż prosi się, żeby tam wjebać jakiś secret. Nie oszukujmy się. Oho. Znowu nie możemy dać się złapać. Coś tam stoi, kurde. Pytanie kto? Ale sobie śmignąłem. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze fest, jak to się mówi. Tutaj też polecimy sobie w ten sposób. I tutaj tak samo. Snape jest. Kuźwa, złapał mnie. Wiedziałem, że Snape... Kurczę, wiedziałem, że Snape tutaj się będzie kręcił, no nie? Znaczy nawet może nie, że Snape, ale wiedziałem, że ktoś się po prostu będzie tu kręcił. Ja chyba coś czuję, że jeżeli chodzi o ten gameplay skradankowy, to to jest całkiem spoko, ale Snape strasznie mi przypomina prefektów z Komnaty Tajemnic i Kamienia. No jak nie kurde Snape, no to kurde zbroja mnie dopierdziela, no ja pierdziule. Dajcie mi spokój, dajcie mi spokojnie kurde ukończyć ten tutorial. No, pięknie oszukany Snape. To jak, masz ją? Jaka jest? Jest świetna! Cóż, zrobiliśmy co do nas należało. Zaglądajcie do nas, gdy tylko zechcecie, na pewno znajdziecie u nas coś ciekawego. Bardzo przystępna cena. Spójrz, twoja przypominajka pulsuje. Czy chcesz rzucić okiem na listę zadań i sprawdzić, co to znaczy? Hej, patrz, twoja przypominajka pulsuje. Tak myślałem, zrobiliśmy wszystko, co trzeba. A, możemy zakończyć dzień, bo w sumie zrobiliśmy wszystko. Elegancko, kończymy dzień. Trzeba iść spać. Do łóżka, gnoje. Harry i Ron wstali wcześnie, aby przygotować się na pierwsze zajęcia z obrony przed czarną magią. Nie wszyscy jednak tego ranka byli równie ożywieni. Hermiono! Ła! Mamy obronę przed czarną magią. Pośpiesz się! Już idę! Ale z Hermiony rebel, bez kitu, no nie? Zamiast wstać wcześniej rano, to ona woli kurde spać. No kurde, Hermiona, ogarnij się kurde. Ja cię nie poznaję normalnie, dziewczyno. Wspaniale. Ale nie, powiem wam szczerze, te cutscenki mi się bardzo podobają w tej grze. Niektóre są śmieszne, niektóre są trochę nielogiczne, ale ja nie będę ukrywał, że fajnie się
słucha i ogląda tego. Smród w klasie eliksirów profesora Snape'a jest większy niż po wybuchu łajnobomby. No oczywiście z NPC-ami też możemy pogadać. I gramy sobie teraz właśnie Hermioną. W następnym semestrze spróbuję się dostać do drużyny Quidditcha. Słyszeliście? Na błoniach Hogwartu są dementorzy! Cała zgraja! Okej, dobra. A ty co masz mi do powiedzenia, kolego? Nie uciekaj! Słyszałem, że do zamku sprowadzą dementorów, by strzegli Hogwartu przed Siriusem Blackiem. Myślisz, że profesor Lupin będzie na nas czekać? Zapamiętam to sobie. Martwię się o Parszywka. Zachowuje się bardzo dziwnie, odkąd przybyliśmy do Hogwartu. Wstydzę mi się, że ktoś chce wejść. Się trochę wystraszyłem, bo drzwi mam zamknięte. Dobra, no to co? Będziemy musieli lecieć teraz na lekcję obrony przed czarną magią, tak? Ale gdzie w ogóle są te... Które to jest piętro? Na trzecim piętrze! O kurde, no to musimy drałować na trzecie piętro. Swoją drogą... Zapiszmy sobie gierkę, czemu by nie? Fajnie się całkiem nagrywa, ale zawsze warto mieć zapisane. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia, że zawsze lepiej mieć warto w razie co zapisane. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to tę gierkę też szybko skończymy, bo wiem, że ona długościowo jest tak delikatnie dłuższa od Więźnia Azkabanu na PC, ale mniej więcej długościowo to są podobne gry, tylko że tutaj trochę więcej wątków jest. Pierwszy dzień semestru. Świetna nazwa, nie będę tego ukrywał. Czemu nie mogli tego nazwać, nie wiem, pierwszy semestr albo powrót do Hogwartu na przykład, semestr pierwszy. Lepiej by to wyglądało. Nie powinniśmy. Dobra, no to lecimy wtedy na trzecie piętro. Wielkimi schodami. Profesor Dumbledore nakazał nam pilnować głównych schodów. Obrona przed czarną magią. Zajebiście. Tego nam trzeba. Hej, słyszałeś, że w tym roku Hagrid uczy opieki nad magicznymi stworzeniami? O, fasolki można zabrać, widzicie? Panowie, zebraliście? Jedną fasolkę? Normalnie, dywany na ścianach, kurcze pieczone, co to się dzieje? Co w tym Hogwarcie się dzieje takiego? Daj mi spokój! Nie wchodź mi, kurde, kiedy ja czar chcę rzucić. A, to nie mogę na to czar, szkoda. Na zbroję też nie mogę. Szkoda, bo w wersji PC-towej fajnie się uderzało w te zbroje. Musimy iść. No dobra, no to... Korytarz Gunhildy... Nie zdążyłem przeczytać. Pracownia obrony przed czarną magią. Dlaczego pracownia? Czemu nie sala obrony przed czarną magią? Czy to dziwnie brzmi, pracownia? Jakbyśmy do jakiejś pracy szli, kurde. Pracownia obrony przed czarną magią. Nie powinniśmy już śmiechłem. Na obronę przed czarną magią? Ale fajny posążek. Trochę można sobie chwilę poeksplorować ten Hogwart, czemu by nie? Ładnie on naprawdę wygląda, kurczesz. Szkoda, że tych miejscówek nie było w wersji PC-towej. Taki czuję, powiem wam szczerze, że mimo, że bardzo lubię wersję PC-tową, bo jest to najlepszy Harry Potter i najlepsza wersja Harry'ego Pottera na tę chwilę, to jednak... Naprawdę powinniśmy już iść. No kurczę, trochę czuję niedosyt, nie? Czuję taki, no lekki niedosyt, nie będę tego ukrywał. Ale tu nie ma chyba nic, gdzie moglibyśmy sobie ewentualnie jakieś ukryte przejście ogarnąć. Więc... Może co jedynie wpierdolmy się w dyskusję. Why not? Myślisz, że profesor Lupin będzie na nas czekać? Słyszałem, że pierwsze zaklęcie, którego się nauczymy, jest naprawdę silne. Może wejdziemy? Wiem, że tu jest taki bug, jeżeli chodzi o tę grę, że jak będziemy za dużo
zawracali dupę tym NPC-tom, to oni zaczną gadać po angielsku. W klasie są już jacyś uczniowie. Myślę, że pora wejść. Okej, okay, dobra, spoko. To idziemy. Pracownia obrony przed czarną magią. Ja pierdzielę, co to za nazwa jest? Hermiona, Ron, Harry, podejdźcie tu proszę. Chciałbym, abyście tam weszli i przynieśli księgę z czarem Glacius. No, profesorus Lupinus wysłał nas na zwiady. Oczywiście, że ogarniemy sobie lekcje. I co jest ciekawe, to to, że u Lupina uczymy się czaru Glacius, a jak pamiętacie w wersji PC-towej, u Flitwicka uczyliśmy się Glacius i to Harry się uczył. A tutaj cała trójka się będzie Glacius uczyła. Fajna zmiana, ale dlaczego Glacius akurat u Lupina? Chyba, że u Flitwicka będziemy się czegoś innego w tej wersji uczyć. No to grubo, zaczynamy konfrontację z choklikami. Więcej was matka w domu nie miała? Miała, ale nie chciała. Małe paskudztwa. Zajmijcie się. Kurde, słabe jest to czasami, że trzeba tak na nowo wciskać to R1. W sensie jakby nie dało się normalnie mieć przytrzymanego i zmieniać między tymi choklikami. To by było lepsze niż takie ciągłe spamowanie tą R1-ką, w sensie, że na nowo wciskanie, no nie? No ale dobra, tam przeżyję to, to nie jest aż tak irytujące. Zostawcie mnie! Uwaga! Zajmę się nimi! To koniec z hokikami, dobra, zajebiście. Co tu mamy? Co to kurcze pyczane mamy? No jak w lodówce. Może jakaś skrzynka, cokolwiek. Nie powiem, przydałoby się coś takiego. Chodźcie tu. Sama tego nie podniosę. To jest dla mnie dużo za ciężkie. Pomożesz mi z tym? Raz, dwa, trzy, razem! Chyba coś zrobiło. Zimno jak na biegunie. Harry, pomożesz mi to podnieść? Cała ta trójka podniosła... to coś? Kurde. Oni są kurde silniejsi niż sam Marcin Najman, bez kitu. Ale wstyd. No, teraz się kurde ładnie opuściło. Dobra, zagrajmy kurde Hermioną, bo ona coś miała ten mało czasu. A może nie, teraz trochę Hermioną grałem, więc niech Ron teraz dostanie trochę 5 minut. Czemu by nie? Otwieraj, co tu będzie? Może karta będzie? Nieźle. Zajebiście, trafiłem. Normalnie jak w dziesiątkę. Okej, okay, kogo teraz odblokowaliśmy w tych kartach? Potwory klasyczne. Troll górski, pospolity w górskich rejonach. Bardzo silny, ale głupi. Próbuje pobić każdego, kogo spotka. Znamy tę kartę. Zajebista karta. Dobra, zatem, więc poszukujemy teraz tej księgi Glacius, żeby się nauczyć tego czaru. Oczywiście to nie będzie takie proste, no bo będziemy musieli, kurde, przemierzać przez inne zakamarki, by dostać się do jakiegoś miejsca, w którym będzie ta księga i ten czar. Ale i tak to lepiej wygląda i bardziej realistycznie to wygląda, niż to, co było w Więźniu Azkabanu, gdzie, kurde, jak było wyzwanie Carpe Retractum, czy chociażby Glacius, to no sami widzieliście, ile tam było, kurde, przepaści i miejsc, gdzie, no, uczeń mógłby tego nie przeżyć.
Więc szczerze to wyzwanie bardziej jest realistycznie zrobione niż w wersji na peceta. I ogólnie graficznie, jak i soundtrackowo fajnie to się prezentuje. Znowu oko Saurona z tego, Medieval, nas prześladuje. No dobra, tu mamy wciśnięty przycisk, zajebiście. Teraz wypadałoby jakoś tam się dostać, tylko pytanie jak, skoro nie mamy w ogóle żadnego tego. A możemy tu wejść, no pewnie, że tak. Wcale ja to cymbał czasami jestem, powiem wam. Dobra, nie mów tak na siebie, nie mów tak na siebie, nie ciśnij, bo ja nie lubię po sobie cisnąć. Geralt, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, jak będziesz to oglądał. Zwrócił mi na to uwagę, więc moi drodzy, lofciamy od dzisiaj Michała, no nie? Czyli mnie w sensie. To nie tak chyba miało być, tak mi się wydaje. Nie w tę stronę odwróciłem. Oj, 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 źle, bardzo źle. Trzeba to odwrócić. Ron! Ronaldo! Ronaldinho! Odwracaj to! A może nie, to jest dobrze, tylko tam musimy teraz podejść. Tylko czy ja tam doskoczę? No właśnie, to jest to! Czy ja tam doskoczę? No nie doskoczę, więc jest problem. No dobra, jeżeli mamy tak sprawę postawioną jasno, to co teraz ja mam zrobić? Jako Hermiona grać? Czy o co tu chodzi? O co tu chodzi, moi drodzy, bo mnie, ja tu nie rozumiem, o co chodzi? No, harem teraz mogę doskoczyć. Z jakiegoś powodu. Ale Ronem nie mogłem, nie wiem dlaczego, kurczę pieczone. Weźcie mi powiedzcie, co ja źle zrobiłem. Dokładnie tak. O to chodziło. O to właśnie się cały czas rozchodzi, moi drodzy. I teraz to musimy odwrócić. Dawaj, 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 dawaj. Harry, uda ci się. Nie, 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 nie. Musimy w oko Saurona uderzyć. Halo. Co ty, Potter, odwalasz? Jesteś jeszcze bliżej. Jeszcze bliżej, jeszcze musisz. Puszczaj się tego i idziemy. Idziemy, idziemy! Na pełnej curwie! Oj, chochliki znowu. Niestety Ron i Hermiona zostali tam, jak mogliście zobaczyć. Więc musimy teraz sami, kurde, się z chochlikami tutaj naparzać. Dobra, już po chochliku, zajebiście.
Oj, platforma chyba zjechała. Nie, nie zjechała. Myślałem przez chwilę, bo to tak wyglądało, jakby zjechała. Dobra. To teraz tak, musimy się tam dostać wyżej. Skoro sobie już ustawiliśmy. A, ale czasami Potter niestety ma problemy z doskoczeniem. Takie to już jest niestety w Hogwarcie, że ci uczniowie są mało co wysportowani. Ci czarodzieje, kurde. Powinni się wstydzić.